TVP Info, czas na prognozę pogody. Marzena Kawa, dzień dobry. Mamy bardzo dynamiczną pogodę za oknami. Dziś nad Polską przechodziły burze, a w czasie burz padał nie tyle grad, co krupa śnieżna, dlatego że temperatura w atmosferze jest niska. Jutro więcej chmur na wschodzie kraju. Tam zachmurzenie będzie niemal całkowite, ale na zachodzie dużo szans na przejaśnienia, bo tu na pogodę będzie wpływać wyż. Na wschodzie jeszcze niszy, które powoli będzie się wypełniać, czyli zanikać, ale jeszcze cały czas będzie przynosić opady deszczu właśnie na krańcach wschodnich, w górach ma sypać śnieg. Noc z przejaśnieniami przede wszystkim w regionach centralnych. Od Wielkopolski przez ziemię łódzką po Polesie Lubelskie będzie dość pogodnie. Za to w pierwszej części nocy deszcz ma padać od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. W drugiej części nocy, czyli nad samym ranem, spodziewamy się przelotnych opadów deszczu zarówno na Wybrzeżu, na Warmii, na Mazurach, jak i na Suwalszczyźnie. Temperatura tej nocy najniższa będzie w Warszawie, w Łodzi, także w Rzeszowie. Ta najwyższa prognozowana jest dla krańców północno-zachodni, czyli najcieplej będzie w Szczecinie, także w Świnoujściu. Nad morzem jeszcze wiatr będzie silniejszy, ale nieco słabszy niż miało to miejsce minionej doby, do 60 km na godzinę. Bardzo mocno będzie wiało za to w górach, do 90 km na godzinę. No i wszędzie na drogach, jeżeli chodzi o północno-wschodnią Polskę, tu będą trudne warunki do jazdy. Podobnie będzie na południu kraju. Co przyniesie dzień? Jutro przede wszystkim na zachodzie możemy się liczyć z tą bardzo ładną, słoneczną pogodą. Można liczyć już od rana na piękne słońce, na nawet bezchmurne niebo, przede wszystkim na krańcach północno-zachodnich. Także temperatura w ciągu dnia będzie tu wyższa, od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po ziemię lubuską do 10-12 stopni. Na krańcach wschodnich pochmurno, deszczowo i tu maksymalnie do 7, do tego silne porywy wiatru. Do zobaczenia.